Cześć, czołem. Witam was, kochane siorki, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Słuchajcie, gram na zupełnie porąbanym modzie, który kiedyś polecił mi soldata, czyli na Random Country Placement, tak? Czyli państwa z różnymi ideologiami spamują się w różnych miejscach. Tak, tu mamy Ekwador, tu mamy Kubę, tu mamy Tybet. No, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Państwo mają przedziwne ideologie. W Stanach Zjednoczonych mam na przykład Włochy, a Duksemburg, czyli to chyba jest Luksemburg, tylko faszystowski, zajmuje praktycznie całą Amerykę Południową. Rumuńska Republika jest tu. No, generalnie wszystko jest inaczej niż być powinno. Tu jest Nowa Zelandia. Tutaj mamy na przykład. Jaki to kraj? Poczekajcie. Chiny, no dokładnie, tak, Chiny. No, generalnie świat jest odwrócony do góry nogami. To jest bardzo fajny, bardzo śmieszny mod, który tworzy nam zupełnie inną historię. Jest po prostu dla mnie prześmieszny, szczególnie, że atakujecie jakieś państwo, które nie wie, gdzie jest. Jest tutaj tyle fajnych, ciekawych rzeczy, że szokers. Gram jeszcze dodatkowo na takim modzie Coring State, żeby ten manpower nam rósł, bo to nie ma być trudna seria, to ma być seria łatwa, prosta i przyjemna, słuchajcie, żeby się odprężyć. Jakby nie mam czasu teraz bardzo na streamę, akurat tak się stało, że mogę nagrać jeden, dwa odcinki, to czynię, żebyście mieli coś tam ciekawego do oglądania. Aha, no jeszcze oczywiście mamy też Instant War, żeby to było bardziej dynamiczne. I żeby można było sobie w miarę szybko te wojny prowadzić. Jak widzicie, to już dosyć pokaźną armię mogę stworzyć. Mam duże państwo, więc jest to dosyć przyzwoita sprawa. I tak, czas sobie muszę, słuchajcie, przyspieszyć. Troszeczkę. Nawet na maksa. Wy tego nie widzicie, bo chyba kamerka w tym miejscu słania, ale generalnie gramy na razie na piątce, a może na czwórce. Poczekamy na naszą armię. Jak to wygląda z fabrykami? Średnio. Ale zacznijmy już robić flotę, bo akurat no, w tym modzie to się po prostu przydaje. Jaką mamy najlepszą bazę? Hadjit. Nie wiem, gdzie jest Hadjit, ale to się pokaże. Tutaj floty się przydają, żeby panować nad tymi swoimi terenami. To się przydaje bardzo. Badania już włączyłem, słuchajcie, zobaczcie. Produkcję fabryk też. Nie będziemy robili jak jacyś frajerzy na razie fabryk cywilnych. Robimy tylko to, co nam jest najbardziej potrzebne. I tak, pierwszym państwem, jakie zaatakujemy, będzie Chile. No, to logiczne, że w tym miejscu jest Chile. Jak wiadomo, to są nasze etniczne rejony. Więc będziemy je atakować. Żeby było łatwiej, to zrobimy to oczywiście na instant ataku. Tylko dajmy sobie generała. Armenii idzie, ale zaraz pójdzie. Zadni cel wojenny, instant warpy, Kair. Uzasadniamy podbój, uruchamiamy plan. Niech idą chłopaki. Nawet zrobimy to w ten sposób, że wy pójdziecie tutaj. Ja wam pomogę nawet trochę. A wy pójdziecie od razu tutaj. Powinno pójść troszkę szybciej. Go! Także to widzicie, to jest tak łatwo, prosto, przyjemnie. Przynajmniej na początku. Czemu nie idziecie? To od razu tych dwóch. Damy tutaj. Jednego damy tutaj. Niech oni sobie zajmują te rejony. Na w miarę szybkości. Proszę port zająć. I będziemy tak sobie, słuchajcie, działali. Tak, armia mi się nie tworzy, co jest wielkim błędem. Tutaj niech się nam jednostki wyrzucają. Będzie szybciej. Ty atakuj.
Bo jak wiecie, nie ma czasu na głupoty. Ty przyjdź tutaj. Jedzie, prędzej czy później ich przepchniemy, nie ma wyjścia. Ci już widzę idą. Dobra, jednego damy jeszcze, żeby tutaj się go zdzielił. A tutaj jak idzie? No jakoś idzie. Ważne, żeby to zająć dokładnie. Teraz okrążymy tego typa. A tobą też idziemy tutaj, proszę. No i powinno pójść szybko pierwszy kraj i za chwilkę pokonamy. Cieszy mnie. To damy czas na czwóreczkę, żeby to jeszcze dynamiczniej szło. A ty zajmuj stolicę, przyjacielu, bo nie ma czasu. Tu jest wszystko zajęte. 5 możemy poświęcić siły politycznej, żeby to nam lepiej szło. Tą kamerkę przesunę, ale to teraz chyba nie mogę podczas nagrywania. Patrzcie, jak tutaj walczą zaciekle. Przejdź tutaj i dołącz do ataku, nie przerzeka. O, pięknie! Wszystkie gony są moje. I teraz zapraszam panów tutaj. Oni już idą. Teraz zrobimy wam jeszcze pan ataku. Jaj, i tutaj, tutaj. Śmigajcie, zaraz jeszcze te armię powinno się stworzyć. O, dokładnie, pięknie. Także gdzie tutaj mamy masę ataków, zajmiemy te państwa. Nie wiem, czy potem atakować nie Kuba, jest duża. To potem zaatakujemy te mniejsze państwa, też naszych sąsiadów. Żeby było troszkę łatwiej. Te potem tutaj wejdziemy, chyba w Bułgarii, potem tu będzie łatwiej się przedostać. Trzeba, wiecie, atakować szybko, póki nie ma jeszcze frakcji. To jest ważne. Jak te frakcje się stworzą, to potem będzie nam ciężko ich zdobywać tak szybciutko, ale póki tych frakcji nie ma. Proszę atakować. Idziecie, czy nie idziecie? Śpią. Ale niech już wchodzą. Trzeba to w miarę szybko zdobyć i zapomnieć. Do tej nawet poszła bez żadnego oporu? O co, kaman? Gdzie wy macie stolicę? Gdzie jest Ekwador w takim razie? O kurde, tu jest jeszcze Ekwador, tak? No to ładnie, trzeba pokombinować. No dobra. Atakujemy tych. A do Ekwadoru trzeba się zaraz dobrać. Przez Republikę Kanadyjską widzę. No to ciekawie. Ciekawie nabroiłem, słuchajcie. Patrzcie, zaatakowałem państwo, do którego mam dostępu. Oni teraz się uzbroją i są stosunkowo duzi. No dobra, ale to nam może trochę popsuć ideę, natomiast jakoś sobie poradzimy z tym Ekwadorem, tak myślę. Przydałoby mi się, że są ciekawe, chociaż troszkę z tego względu, kochani, że Ekwador nam może robić zaraz desanty, trzeba będzie zrobić flotę. Oman też pewno tutaj nie ma żadnego tego terenu. Tak coś mi się wydaje. Czy tu jest jakaś stolica? Oczywiście, że nie ma.
Gdzie jest Oman? Tybet. No, oni gdzieś mogą być, kurczę, nawet nie wiadomo gdzie. Albo jakaś wyspa. Czechosłowacja. No, urok tej gry, słuchajcie. Zaraz się znajdziemy, zobaczymy, z kim mamy wojnę. Wchodzicie czy nie wchodzicie? Wchodzicie. To jest urok. Urok tego moda. To może być jakaś dokładnie wyspa gdzieś. Zaraz zobaczymy, z kim mamy wojnę, słuchajcie. To będzie najprościej. Ekwador. Brazylia. To jakaś federacja była. I z kimś jeszcze? Aha, już. Ekwador jeszcze tu jest. No to niezły cyrk, zobaczcie, z kim mamy wojnę. No dobra. Szkoda tracić czas, bo tutaj czas jest niesłychanie cenny. Dywizje moje zapraszam do ataku na Bułgarię. Oczywiście na pełnej. Idźcie, przyjaciele. Nowo powstałe dywizje. Zapraszam tutaj. I tak to trzeba zrobić. Ekwador mnie tylko martwi, ale to może być ciężko go pokonać i mieć konferencję pokojową. Koszmar. Dobrze, dywizje już idą. Powinniśmy w miarę szybko tą Bułgarię zająć. Do Ekwadoru, żeby go pokonać, musimy mieć bardzo dużo dywizji. To raz. Dużo sprzętu. To dwa. Fabryki idą, ale. Dobrze, wypowiadamy cel wojenny. Nie ma co czekać, słuchajcie. Czy wyjdziecie, czy nie? Oczywiście, że stoicie. A mamy lepszą broń, to jest zawsze spoko. Więc teraz tak, robimy trochę, idziemy w przemysł, budowanie. I tutaj atakujemy, dobra. Jeden tutaj zostawiamy, żeby został, tak? Wy. Co robicie? Wszyscy atakują na całej linii. Dobra, ty pomóż atakować. To są mega ważne kociołki, ale też ciężko się robi bez jakiegoś szybkiego sprzętu, więc dużo walki, a to jest chyba fajne. Wszyscy, którzy gramy w HOI, lubimy takie akcje. Pomóż atakować. Dobrze. Piątkę poświęcamy doświadczenia, żeby zdobyć te kilka punktów. Stary, przeżarły sprzęt. No spoko. Lecimy dalej. Gdzie tam przejść? Jednego od was. Tutaj, dobra. Ciebie. Tutaj, dawaj. Dobrze, będzie jakieś wsparcie. Wiecie, trzeba zajmować ich teren, tak? Punkty zwycięstwa, wiadomo dlaczego są ważne. Tutaj przejdź. Okrążymy go, pięknie. Ty idziesz tutaj, na Gruzję od razu. Przepychamy. Tam, gdzie się da, przepychamy. Nie robię tych dywizji, bo nie mam sprzętu, więc niech będzie jak jest. Dobrze, tutaj obejście. Atak. Tutaj atak, dobrze. I dywizje się rozchodzą dalej. Bardzo fajnie. Pyk, tutaj przechodzisz. Ty tutaj, dobrze.
Tutaj wchodzisz. Dach się pięknie cofają. To jest dynamika. Tutaj by się przydało ich odciąć. Może tobą puścimy. Tak, dawaj, tutaj śmigaj od razu. Zobaczymy, czy to się uda. Czy jakieś inne dywizje pójdą. No to się boję tą Republikę Kanadyjską atakować, bo Ekwador jest, jeżeli chodzi o siły, porównywalny do mnie. I to może być kłopotliwe. Więc może najpierw te państwa zjemy. A to potem. Żeby troszkę się jeszcze nachapać. Póki można. Jak tam nasza dywizja, powiedzcie. Nie mam tam potem spawić, ale myślę, że tak jak dodamy troszkę ludzi, to będzie lepiej. Na chwilę obecną oczywiście. Dobra, ty podejdź tutaj. Wy sobie jakoś radzicie, wszyscy na całej linii. Jakoś to idzie, zobaczcie. Teraz tutaj wchodzisz. A ty przejdź może tam, albo tutaj nawet, tak. O, pięknie. I ty zajmiesz to wszystko. Tutaj będzie atak w kilka osób. Bardzo dobrze. Ty, dawaj tutaj przejdź. Tobie też tutaj trochę pomożemy. Ręcznie. Sprzętu nie ma, nie ma ataków. Ale powoli do przodu. Mam dużo manpowera, to mnie cieszy. Ale jeszcze trochę za mało jest tych wszystkich różnych rzeczy. Dobra, ty tutaj atakuj. Nie czekaj, bo nie ma na co. Ty robisz kocioł, stary. Pięknie. Dawajcie. A ty z boku wchodzisz w nich, proszę. Ewentualnie nie. Otoczymy go. To ciężko na ataki idą, bo ja nie mam dużego przybicia. Zobaczcie, po prostu żenujący ma ten atak. Ale co zrobić? Jeszcze nic nie mamy w tej chwili. Nawet nie mamy artylerii, niczego. Teraz trzeba będzie ją wynająć. Wynaleźć. No to dopiero jak tutaj trochę boostnie ma ekonomię. No, wchodzisz, wchodzisz, przyjacielu. No, patrzcie, teraz to pójdzie. Nie powinni teraz tutaj powchodzić na pełne i tam bez gadania. Nie wiesz, co robić. Atakuj tędy. Ty też tutaj wchodzisz, proszę. Nie ma czekania. Trzeba ich podzielić na części i po prostu zjeść, no. Nie ma innego wyjścia. O. Mam punkty. Po Bogu na razie nie zmieniamy. Ale, kurde, mobilizacja lepsza. Przyda się. Jedziemy. Ach, mogę wziąć atak armii. Ojoj. No dobra, trudno. Trudno, raz się żyje. Dobra, dawajcie tu od razu. Od razu tutaj, proszę. Wy wchodzicie, tak? To wchodźcie. Tutaj wchodźcie. To niestety, wiecie, czas ma dosyć duże znaczenie, bo musimy jak najwięcej państw wrogich, albo w ogóle państw, bo w sumie mnie interesuje ideologia i tak dalej, pokonać, żeby być mocnym państwem, żeby mieć dużą gospodarkę i tak dalej. I dużo manpowera, tak, przy Coring State modzie.
No, trzeba ich dzielić, tak? Wiadomo, jak to wygląda tutaj. Nie mam sprzętu. Bardzo dobrze, dziergać, dziergać, słuchajcie. Robić kociołki, tylko jak teraz. Trzeba, tutaj nie chciałem tkać przez rzekę, więc... Niech jest jak jest. No idzie dobrze, idzie dobrze. Potem idziemy tutaj. Te państwa mniejsze atakujemy wszystkie. Tu jeszcze jest kawałek, to też go trzeba zająć, bo tam, wiecie, mogą jakieś jednostki postawić i mi wejść na plecy. O! Pięknie. Teraz tutaj. Też powinno pójść błyskawicznie. Jest budowa, bardzo mnie to cieszy, ale musimy iść w artylerię i doktryny. Patrzcie, tyle fabryki, tylko robię 20-30 sztuk dziennie. To jest żenujące. Dochodzicie już? Dawajcie. Nie ma czasu. Dobrze. Bataliony wsparcia. To tak, tutaj, ale jeden wchodzi tutaj. Pyk. Co z resztą moich oddziałów? Tego się pośpieszyłem oczywiście, ale ludzie, no panowie. No jeszcze robimy kociołki, od razu wchodzisz, tu nie ma na co czekać. Ty od razu możesz pomóc, przyjacielu. Proszę. Nie ma czasu na głupoty. Nie? Tacy byli hajdzi, co? Jak atakowali moją jedną dywizję. Oj, 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 a teraz proszę, już wam nie jest do śmiechu. Teraz tutaj atakujemy. Ach, mogę w sumie poczekać na integrację. No, zmienię sobie kolor, bo ten mi do gustu nie przypada. Jakiś Achmed w ogóle jest generałem Wojska Polskiego. Szymon Zieliński. No tak, pasuje z wyglądu. Ale bo nie mam czasu. To. Dobra, tu będziemy dojść do Europy. Świetnie, otoczymy sobie Morze Czarne. Pięknie jest, odpowiedź wojnę od razu. Już może to błąd, no ale kurde, ja się żyje, nie?
I wy od razu macie wchodzić, pany. Pyk, od razu. Póki się tego nie spodziewają. Od razu wchodzimy. A potem się zobaczy. To jest polska husaria, tak działa właśnie. Najpierw strzelamy, a potem się pytamy, o co chodziło. Możemy, mamy dużo manpowera, możemy trochę poczekać. O, proszę, tu jest wejście już. Ciebie, przyjacielu, tutaj zaproszę, żebyś troszkę pomógł. Ciebie tutaj, żeby odciąć. O, tutaj dałem coś z ciała. Coś źle, źle klikłem. Proszę tutaj wejść. Proszę ciebie tutaj, ciebie tutaj. Wywalczycie, jest ok. Tutaj wejdziesz, wejdziesz, to wbijaj się. Ciebie tutaj puścimy, bardzo dobrze. I bujamy na razie ten przemysł nasz. Dobra, ty wejdź tutaj. A ty tutaj, bardzo dobrze. Spokojnie, systematycznie musimy ich wszystkich pozabijać, no, pookrążać. Taki jest plan. A potem idziemy dalej. Maksymy tylko, że tego sprzętu mi zaczyna brakować. To jest minusem. Ale na to chyba w tej chwili nic nie poradzę. Póki walczymy, póki ten przemysł, nie mamy tych narzędzi, tak? No to będzie po prostu trwało. Pięknie tutaj idzie, dobrze. Ciebie tutaj, żeby nie oddawać regionów. Ok, ciebie tutaj zapraszamy, żeby nie pozwolić im się połączyć, tak? O, bardzo dobrze. O, dobrze, o to chodziło, trzeba ich zamykać. Zamykać i niszczyć, taki jest plan. Mamy czas. Tutaj wejdź, przyjacielu, proszę bardzo. Dobrze, to jest skończone. Teraz kogo atakujemy? Tych. Są już jakieś frakcje? Jeszcze nie ma. Bardzo dobrze. A ja prowadzę wojnę. Tak, Ekwador, tutaj, no dobra. Ekwador gdzie to... O, pięknie. Ekwador to się troszkę boję, ale na to nic nie poradzimy. Kogo teraz? Ciebie. Ciebie po to. A gdzie ty masz stolicę? Z drugiej strony. To nie, to w takim układzie nie ciebie. Najpierw ciebie, potem podzielimy armię. Dobra. Jakieś dywizje, coś? Boże, nie, to nam spada.
A teraz poczekam, aż trochę się plan przygotuje, wiecie? Nie ma lekko, kurka woda. Martwi mnie ten brak sprzętu. Naprawdę mnie martwi. Czasem mogę jedną tą dywizję dodać. Ale to tak naprawdę niewiele nam zmienia w tej chwili. Robimy cel wojenny. Słuchajcie, atakujemy. Bo nie ma na co czekać. A ty czemu nie wchodzisz, panie dziejku? Ale wiecie co? Jak się wojna to potoczy i czy uda nam się nadrobić niedobory w sprzęcie, to wszystko zobaczycie w drugim odcinku. Także ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć.